Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I na ostatnim odcinku widzieliście, że mnie pod koniec praktycznie wywaliło, jak dołączyłem do PvP. Znalazłem kilka rad odnośnie tego na internecie i w ogóle próbowałem już od dłuższego czasu rozwiązać ten problem. I wczoraj przeinstalowałem grę, odinstalowałem wszystko, dosłownie wypieprzyłem totalnie i zainstalowałem grę od nowa. No i grałem sobie po tym pobraniu wszystkich patchy, dodatków i tak dalej. Grałem sobie ze 3 godziny i ani razu mi nie wywaliło. Dzisiaj tak samo wbiłem sobie, ani razu mi nie wywaliło. I bawiłem się wspaniałym crossem, którego sobie kupiłem. I to jest zajebista sprawa, powiem wam, jazda. W ogóle, jeśli chodzi o ten zakup, to był chyba najlepszy zakup, jaki mogłem zrobić. Kupienie tego crossa, no się tak fantastycznie jeździ motocyklami w tej grze, że to głowa mała. Naprawdę odpieprzyli zajebistą robotę z tym dodatkiem, jeśli chodzi o motocykle. Wow, po prostu to jest... No może, nie wiem, może się za mocno zachwycam, pomyślicie sobie, ej Lucek, co ty odpierdzielasz? Nie mogę dołączyć do ekipy, nie wiem czemu, nie wiem o co chodzi. Ale coś do ekip nie mogę dołączać, ale to nieważne. Ważne, że grałem PvP i mi nie wywaliło. Nie wiem, jak będzie teraz na odcinku. Na odcinkach się dzieją różne rzeczy. To jest motocykl stunigowany na offroad, więc w sumie nie powinienem się nimi tutaj poruszać. Czy nie powinienem? Mogę sobie nim jeździć, gdzie mi się podoba. A nikt mi nie będzie zabraniał. Ale jest tutaj taka fajna hopka. Ona jest tutaj. Ona czuje we mnie pieniądz. I tutaj można naprawdę fajnie chyba, nie wiem czy to tu, ale to chyba tutaj jest. Tu można sobie fajnie wyskoczyć. Uwielbiam robić front flipy i back flipy na tym motocyklu. Zobaczcie, jak to wygląda. Kurde. Jeszcze wam coś pokażę, bo to jest tuning offroadowy, a jeszcze zrobiłem ten motocykl na tuning rajdowy. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. I woo! O, 2 back flipy. Hell yeah! Za backflipy się nie dostaje kasy, znaczy ogólnie za stanty kasę się dostaje. Wygrałem za to jakiś tam kolor. Trochę głupio teraz z tymi częściami, ale na PvP można za to chyba części wygrywać. I się dosyć często dostaje części. Także jest to fajna hopka i fajnie by zrobili taki dirtowy, może jest gdzieś ukryty na mapie w The Crew, taki dirtowy, typowo dirtowy dla motocykli tor albo miejsce, gdzie można się pobawić. Jest jeszcze oczywiście nieopodal Bonneville. A jest ta trasa dla monster trucków i tu są różne hopki, gdzie można sobie skakać. I co ciekawe, zaraz wam pokażę, nie wiem czy mi się to uda wam zademonstrować, ale motocyklista podczas skoków robi różne ewolucje. Zaraz zobaczymy, czy teraz zrobi coś. Nie, teraz mu się nie chciało. Nie wiem, czy to się jakoś włącza. Zajebista opcja. Myślałem, że te motocykle będą trochę skopane, ale są naprawdę świetnie zrobione, a szczególnie bardzo fajnie się jeździć na tej kamerze z kasku. Natomiast no, bardzo mi zależy na tym, aby pokazać wam te triki różne. O, wuuu! Takie coś na przykład robi. I to robi, jak widzicie, zupełnie randomowo, no nie? Ja nie wiem, kiedy on to zrobi, on to po prostu sobie robi. Nie wiem, naciskam w prawo, lewo, ale nic, jakoś nie chciał nic przeskoczyć. Tutaj jest ta hopka, gdzie można sobie zrobić backflipa. Wow! Świetne to jest. Lubienie tych backflipów, a szczególnie na widoku z kasku, to jest niesamowite wrażenie. Teraz też nie chciał zrobić. Może to trzeba mieć odpowiednią wysokość albo prędkość, żeby on chciał wykonać jakąś tam ewolucję. Weźmie, proszę cię do poczekalni PvP. Dobra, zaraz sobie dołączymy do PvP. O, rób coś, nic nie robi. Czasami robi, czasami nie robi. No i tutaj właśnie próbuję dołączyć do ekipy, coś mnie nie chce dobić. Nie? A na ostatnim odcinku widzieliście, w ostatnim odcinku widzieliście, że udało mi się wbić do kogoś. No dobra, ale miałem wam pokazać jeszcze opcję z... O, tutaj jest w ogóle taka nowa opcja dodana, szukaj ekipy i można sobie znaleźć gracze. O kurde, ile tu graczy jest. Wyczyny w jeździe swobodnej. Zobaczymy, niech mi tutaj coś tam szuka. Mam motocykl, który jest zrobiony na rajd. I on sobie wygląda tak. To jest ten sam motocykl,
Z tym, że no taki, bo takim mocnym tuningu. On jeździ lepiej na takim totalnym offroadzie, ale nie podoba mi się, zaraz wam pokażę dlaczego. Szybciej porusza się po prostu i inaczej brzmi też. Zauważyłem, znaczy usłyszałem w sumie. What? Gdzie mnie wywaliło? Inaczej brzmi troszeczkę. Szybciej jeździ po takim offroadzie totalnym. Wydaje mi się, że on jest zrobiony w takim stylu dakarowym, jak wiecie, się ścigają po tych pustyniach motocykliści z samochodami. I w takim właśnie stylu on jest zrobiony. Bardzo fajnie to wygląda, ale mój ulubiony widok z kokpitu. Jakaś taka wielka konsola, czy to jest mapa ogólnie, no nie? Ale mi się to nie podoba, bo to znacznie widok zasłania. Ja zdecydowanie bardziej lubiłem widok licznika, no nie? A tutaj to pole, nie wiem czy to jest jakaś mapa, czy co to jest, ale no powiem wam, że to jest takie martwe i to się w ogóle nie rusza, poza tym zasłania sporą część obrazu. Wolałbym na przykład, żeby w tym modelu było to umiejscowione nieco niżej, bo naprawdę gdy się ścigamy, zasłania to sporą część obrazu. W ogóle to są jakieś takie pustynie, można się właśnie pościgać. Robi jakieś tam jakieś tam triki, coś tam do tyłu pokazał. Jakieś fałdy. Pustynie. Ups. Także można sobie latać, naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się jeździ. O kurde! O, dobrze, że to jakoś wylądował. Naprawdę bardzo przyjemnie się jeździ tymi motocyklami, szczególnie tym crossowym. Jestem strasznie zadowolony, że właśnie na niego się zdecydowałem, bo jeździ się nim fantastycznie. I fajnie wykonuje się te, nie wiem, chociażby triki, ale też przede wszystkim backflipy. No, weźmy sobie tutaj jakieś wyzwanko, trzeba uciec od strefy. Być może coś za to dostanę. Zdecydowanie w tej wersji wolę kamerę z tyłu. Chociaż ona nie jest taka efektowna jak widok z kasku. Ale zauważcie jedną rzecz, te motocykle na offroadzie są świetne. Samochodem już bym tutaj z 5 razy się rozwalił albo poleciał gdzieś w kosmos, zrobił jakieś dziwne rzeczy, a motocykl po prostu jedzie sobie praktycznie w prostej linii i jest git, nie? On jest jeszcze wolny, on ma tam 750 punktów na statystyce, więc on jakoś tutaj szybko zapieprzać nie będzie, ale wygramy sobie jakieś ulepszenie, premia do prędkości. No co tam? No to super, to ja przyjadę do ciebie za 20 minut, dobrze? Dobra, zaraz będę, no cześć. Właśnie miałem telefon o tym, że już mogę zarejestrować swój nowy samochód. A, zajebiście się czuję. Fajnie. Dobra, więc tak, motocykl, no. Jeździ się fantastycznie, to teraz nie będę mógł myśleć o tej grze, bo myślę o moim samochodzie. Sorry, ale no. O Boże. No dobra, ale pokazałem wam w ostatnim odcinku Dragstera. Ulepszenie na Dragstera kosztuje sporo. Ogólnie są tutaj zawody tak zwane Submit. One... teraz dostałem zaproszenie na... O, w Bonneville, ale coś mi tutaj się zablokowało, nie wiem. Bo robiłem sobie Submit tutaj, on gdzieś tutaj był. To są takie zawody, robisz powiedzmy jakieś wyzwanie, jakieś tam PvP trzeba robić, osiągasz konkretny wynik, na przykład, nie wiem, zdobywasz srebro albo złoto i jak się następnym razem logujesz do gry następnego dnia, to dostajesz jakąś tam nagrodę w zależności od tego, jakie wyniki uzyskałeś. No i ja tym razem wylosowałem nagrodę 20% więcej kasy i reputacji ze wszystkich eventów, nie? No i na przykład jak wcześniej sobie wysłałem kilku moich znajomych na misję frakcyjną, tak bym dostał 16 tysięcy baksów, a teraz z tym mnożnikiem dostaję 19 tysięcy baksów. Więc dostaję więcej i dodatkowo, zobaczcie, jeśli bym chciał sobie robić teraz tą misję frakcyjną, no to dostaję prawie 200 tysięcy baksów. No ale ponieważ ja jestem sprytny, no to wysyłam tam inne osoby i dostanę jakiś tam ułamek z tego, nie? Dostanę 19 tysięcy. Dużo kasy dostaję za to, że w ogóle wbijam do tej gry, jakieś tam 40 tysięcy, więc tak naprawdę kasy mi teraz nie będzie aż tak bardzo brakować jak wcześniej. Jeszcze kogoś tutaj wysyłałem, coś gdzieś...
No, także fajna opcja z tą kasą ogólnie, więcej się dostaje wszystkiego dzięki temu mnożnikowi. Ja bym go sobie ogólnie chciał kupić, to by sporo czasu zaoszczędziło, zawsze to jakaś dodatkowa forsa z tego mnożnika. Ale widzę, że tutaj już tych takich dobrze płatnych misji frakcyjnych chyba nie ma. A tu mamy poniżej 10 minut nadciąga zima, tak się nazywa ta misja frakcyjna. Respimy się tu i przejadę sobie tą misję frakcyjną moim KTM-em zrobionym na offroad, czyli nie tym. I powiem wam, że bardzo szybko się mi go też upgrade'uje, a to dlatego, że fajnie się nim wykonuje umiejętności, testy umiejętności, więc zanim jeszcze pójdę na PvP, to jeszcze zrobimy sobie jedną umiejętność, na przykład precyzję, co też jest bardzo fajne. Dobra, poniżej 10 minut można szukać ekipy, można jechać solo. Nie wiem, teraz jest jakiś problem z tymi ekipami, ale jeszcze wczoraj bez problemu dołączało mnie do każdej ekipy, do której chciałem. Chyba, wydaje mi się, że można dołączać obecnie do graczy, którzy są w mojej sesji. Oj, szkoda, że nie będzie tutaj innych pojazdów, samochodów. Będę się ścigał solo praktycznie. No ale przy okazji zobaczymy, pokażę wam, bo ja już wiem oczywiście, jak się jeździ tym motocyklem, bo już naprawdę sporo na nim spędziłem czasu. To zobaczycie sobie, jak to wygląda, jak wygląda jazda ogólnie nim. Po śniegu właściwie dużo nie jeździłem, po lodzie. A to jest świetna sprawa, można stanąć na koło. Nawet jak jedziesz tam 200 na godzinę, można stanąć na koło, ale trzeba użyć nitra. I zauważyłem, że im mocniejszy jest motocykl, tym przy wyższej prędkości można stanąć na koło. Bo wcześniej tak mogłem stanąć przy prędkości 100 km na godzinę, a teraz to już mogę nawet przy 150 podnieść koło przednie do góry, także jest to fajna sprawa. Dodatkowo, gdy zaciągnę tylny hamulec, to tak motocykl fajnie wchodzi w poślizg. I dlatego ten cross jest fajny, bo tego nie ma w ścigaczach, a w cross jest taki bardziej żywiołowy. Zdecydowanie fajnie się na nim czuję i jak będę kupował kolejny motocykl, to będzie to raczej szosówka, nie będzie to ten ścigacz, o którym wam mówiłem, czyli to BMW albo co tam jeszcze było, no ten nie Ducati, tylko no zapomniałem tego takiego podstawowego motocykla ścigacza, co był tam tańszy, właściwie mógłbym już go kupić, ale wolę sobie kupić szosówkę, bo tak jakoś mi bardziej podchodzi. Jednak przyzwyczaiłem się troszeczkę, zakochałem się w tym crossie i jest to fajna sprawa ogólnie w The Crew, fajnie się tym jeździ. I pomyślałem, nie no, ścigacze to jednak nie to. Cross jest bardziej żywiołowy, zdecydowanie fajnie się nim jeździ. Ale chciałbym mieć motocykl, którym będziemy się ścigać też z samochodami torowymi, bo jestem strasznie ciekawy, jak wygląda taki pojedynek motocykl kontra powiedzmy 1500-konny Nissan 300, przepraszam, Nissan R34. Ho, 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 ho. Wyobrażacie sobie? Tutaj coś na jeziorku widzę, że było dziwnego, coś tam stało, nie wiem, jakieś podium albo coś. Teraz tego nie zobaczę, ale no z góry zobaczcie na to, jak ten motocykl się pochyla w ogóle. To jest świetne uczucie, jeżdżąc z tym, no kurde. Powiem wam, że po tej aktualizacji naprawdę, mimo że zmian może na pierwszy rzut oka jest niewiele, to mi się tak przyjemnie gra w The Crew, że nawet te wszystkie problemy sprzętowe jakoś mnie od tej gry nie mogą odciągnąć. No, bo ja spędzam w niej dużo teraz czasu, świetnie się bawię. Ach. I to głównie też ze względu na ten motocykl. No kurde, świetna sprawa. No ale dobra. Jeszcze są te samochody dragowe, jeszcze są ulepszenia driftowe, jeszcze są monstery, na co sobie nie zwróciłem uwagi. Ktoś w komentarzach pisał pod ostatnim odcinkiem z The Crew, żebym zrobił sobie jakiś samochód terenowy typu, nie wiem, Ford Raptor na drift. Sam jestem ciekawy, jakby to wyglądało, ale nie wszystkie samochody da się zrobić na każdy tuning, no nie? Więc nie jestem pewny, czy będę mógł takiego Jeepa Grand Cherokee zrobić na drift, raczej chyba nie, bo ciekawe, czy da się Jeepa zrobić na dragowca, tylko na tego. Na Monstera. Zaraz zobaczymy, bo ja go mam w garażu, chciałem powiedzieć w ekwipunku. Tutaj dużo kasy nie dostanę. To było króciutkie, łatwe. No ciekawe, co mi się wylosuje. Kolor.
Nie, jakaś część. Kontrola trakcji. Myk, myk, myk. Plus jeden. No, zawsze to coś. Już sporo sobie ulepszyłem ten motocykl. Teraz części się trudniej zdobywa. 9600 baksów zdobyłem. Teraz te części tuningowe, ulepszające osiągi trudniej się zdobywa niż wcześniej. No, więc dłużej będzie się upgrade'owało te wszystkie samochody. No dobra, ale teraz zerknijmy sobie na moje auta. Chevy GT500. Ja wam mówiłem ileś tam odcinków temu, jak się podjarałem tym autem, że ono świetnie się prowadzi, że ten samochód świetnie się prowadzi. Może pokażę wam, o którą wersję mi chodzi. Chodzi mi o wersję wyczynową. I w tym update'cie ten samochód prowadzi się sporo gorzej. Chodzi mi o ten model oczywiście. Pewnie większość z was kojarzy. Fantastycznie brzmi samochód, ale dużo gorzej skręca niż wcześniej. Bardziej go zarzuca. Oczywiście nie jest to poziom Dodge'a Chargera, ale jednocześnie ten skręt jest dużo, dużo gorszy niż wcześniej. Kurde, zobaczcie, to auto bez tuningu driftowego lata bokiem jak powalone i to na skrzyni automatycznej. No ale jest tu zdecydowanie mniej kontroli niż jakbym miał tutaj wsadzony jakiś tam tuning driftowy. No ale zerknijmy sobie na samochody. Wezmę sobie seryjne i zobaczymy, który z nich da się zrobić na drift. Na przykład taki Dodge Charger, którego już zrobiłem, to jest na drift. Camaro oczywiście na wszystko można zrobić. Tu mamy Monster. Ho! Jeep Grand Cherokee, z tego możemy zrobić Monstera. Zajebiście, jestem ciekawy, jak będzie wyglądał Jeep Grand Cherokee w wersji Monster i myślę, że sobie go zrobię właśnie na Monstera. Tutaj mamy speakera C8, którego nie można zrobić na nic z tych nowych tuningów, tylko na wyczyn. Skyline'a można zrobić na wszystko. Ze Skyline'a R34 można zrobić Monstera. Jeszcze nie widziałem, żeby któryś z graczy to zrobił, ale współczuję gustu. Można zrobić Dodge Rama na Monstera. Dodge Vipera można zrobić GTS-a, ten z poprzedniego odcinka, jak widzieliście, był dragowcem. Można go zrobić też na drift. A z tego auta można zrobić Monstera. Jesus! Ratujcie. Z F1 nic nie można z tych nowych tuningów. Z Forda GT2005 można zrobić driftera. Z Mini Countrymana można zrobić nic. Który to był taki? A, z 370 można zrobić wszystko. Z Ferrari Speciale można zrobić driftera. No i z Aventadora można zrobić też driftera. I z Corvette z Team Grajki można zrobić driftera i Monstera. Ktoś tutaj motorkiem przyjechał. Fajnie. Także tak to wygląda sobie. Miałem coś wam jeszcze pokazać, bo taki miałem plan. Muszę sobie scenariusze robić do tych filmów, żeby wiedzieć, co wam chcę zademonstrować. To by mi bardzo, bardzo pomogło. Szkoda, że z Cadillaca nie można zrobić Monstera. To by były jaja, co? Tak, ile mam kasy? Mam trochę kasiory, więc pokażę wam. Coś miałem wam pokazać, ale zapomniałem co. No dobra, to wejdźmy sobie do salonu z motocyklami. To będzie tutaj. I ostatnio też sobie tutaj byliśmy. Kupiłem właśnie tego crossa. Aha, miałem iść na PVP. Dobra, to zaraz pójdziemy na PVP, spokojnie. Tego sobie kupiłem. Świetny wybór w ogóle, zajebisty. Ale chciałbym mieć jeden motocykl torowy. I do wyboru mam właśnie Szkoda, że tego... A zaraz, gdzie tu jest Ducati? Przecież był tu gdzieś Ducati. To ten jeden jest Ducati. Jeszcze taki czerwony był gdzieś. A, o tego mi chodziło. Kurde, on tylko na wyczyn może być zrobiony. Strasznie mi się podoba z wyglądu. No i tu mamy tego ścigacza. No ale jest jeszcze ten sukinkot wielki, który waży 2000, nie wiem kiedy to naprawiam, ale ciągle waży 2000 kg.
No i tu jest BMW. Właśnie zastanawiam się między tymi dwoma motocyklami, ale jednak przeważa ten motocykl, bo ja sobie nim troszeczkę pojeździłem na tych testach, bo tutaj jest jazda próbna i w sumie on mi się bardziej podoba niż BMW. A poza tym BMW, ta marka mi się źle kojarzy, kojarzy mi się z takimi dresami. Dobra, bierzemy sobie w takim razie Ducati Diavel. I można go zrobić na tor. Jestem też bardzo ciekawy, jak będzie wyglądała wersja torowa, która kosztuje 31 tysięcy dolców i akurat na taką wersję mnie stać, więc chodźmy sobie na ten tuning. Świetnie. Myk i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Poziom 40, elegancko, akurat styknie mi kasy. Nie wiem, czy tu się dużo zmieni, podejrzewam, że nie, bo te motocykle aż tak mocno się nie zmieniają. Widzę, że kierowca się zmienił. O kurde. Coś tam się zmienił. Jest bardziej chyba opływowy, tak myślę. Ale on kozacko wygląda. Dobra, optyka. Kolor i felgi można zmienić. Aha, tu się zmieniają tylko niektóre elementy. Malowanie i jeszcze te rurki. O kurde, ale on kozacko wygląda. Czy nie mogę się... Ja nie wyobrażam sobie jechać motocyklem 400 km na godzinę, ale w dekru chyba jest to możliwe. Felgi możemy sobie pomalować. O nie, felgi można zmienić. Hell no. Felgi, ogólnie części optyki można sobie też wygrać. Można sobie kupić też części... Można je kupić, można je wygrać, można tak samo kupić albo wygrać części do tuningu osiągów. Nie? Żeby sobie szybciej, jak ktoś ma dużo kasy, żeby sobie szybciej po prostu te samochody czy motocykle stuningować. No i jeszcze został kierowca. Strasznie drogie rzeczy są dla kierowcy, te kaski i tak dalej. Ale no mówię, można sobie to wygrać, to też jest dobra sprawa, bo zobaczcie, że te elementy dosyć drogie. Są 80 tysięcy, nawet taki kombinezon kosztuje. Także jest to sporo kasy. No ja jestem ciekawy, ten motocykl gdzieś powinien teraz w granicach 370 km na godzinę jeździć, bo tak jeżdżą właśnie te samochody dopiero co stuningowane na tor. Moment, ja wam go pokażę, jak wygląda dookoła. Biały kierowca. Wygląda bardzo ładnie. Z kasku wygląda tak. O kurde. Wow. Dobra, ledwo 300, jest piątka, może będzie 6 biegów, nie wiem ile tu biegów jest. Nie, piątka to jest max. No i widzicie tutaj zależność między motocyklami a samochodami torowymi w tym wypadku. Motocykle mają niższą prędkość maksymalną, natomiast myślę, że się lepiej będą zbierały. Chociaż kurde, jak pomyślę sobie o moim Skyline'ie zrobionym na tor. O nim nie można powiedzieć, że on się słabo zbiera, bo to jest kurde potwór. On tak zapiernicza, że to jest szok. Zresztą każda osoba, która ma ten samochód i w ogóle samochód stunigowany na maksa torowy, wie o czym mówię. Dobra, tu chyba będzie kawałek z górki, więc będę mógł osiągnąć prędkość maksymalną. Kawałek z górki, kilkanaście kilometrów z górki. Ja muszę mieć ogólnie wszyscy motocykle na każdy możliwy tryb, żeby jeździć właśnie najczęściej PVP motocyklami, bo tak naprawdę ciężko jest wylosować 340 będzie, 350, ale to tak z górki i z nitrem, no nie? Także to nie jest taka prędkość, można powiedzieć, że realna. Na pewno bym po prostu jechał gdzieś około 340-30 km na godzinę. No właśnie, muszę mieć motocykle na wszystkie klasy. Na szczęście w The Crew jest to możliwe. Jak widzieliście, mam już motocykl tego KTM-a, tego Crossa nazwijmy go. Mamy już na ride i mam już na offroad. Kurde, ale to świetnie brzmi. Wow. No i jeszcze brakuje mi motocykla na wyczyn właściwie i na ulicę. Na ulicę też mogę zrobić sobie tego crossa, ale tak on mi do ulicy troszeczkę nie pasuje. Mi on właśnie pasuje bardziej na ride i na offroad, chociaż ta wersja rajdowa widzieliście jakie ma wady, jak się jeździ z tej mojej ulubionej kamery z kasku, no to
część tego interfejsu motocykla zasłania nam widok. To mnie bardzo irytuje. Tak, trzeba tu zwrócić uwagę na fakt, że no jednak mój Ducati wersji torowej jeszcze jest słabo stunigowany i być może ta prędkość maksymalna wzrośnie, jeśli coś tutaj z nim zrobię dodatkowo. Ale ogólnie fajnie się jeździ, naprawdę bardzo szybki jest. Jeszcze tylko zerknę, ja go chyba mogę zrobić także na wyczyn. Tak, mogę go zrobić na wyczyn, tylko że już nie mam kasy, jestem totalnie spłukany. Spróbujmy zrobić sobie wyzwanie prędkości. Tak, miałem wam pokazać jeszcze, jak się robi crossem wyzwania, no przynajmniej przy okazji pokażę wam, jak się robi z motocyklem torowym. Jak widzicie, jest spoko, bo można jechać po prostu środkiem drogi. Samochodem też można, ale jest trudniej omijać się trafiki. Ja jednak motocyklem, zobaczcie, jak ładnie idzie. Bez problemu platynka i praktycznie na każdym teście umiejętności zdobywam platynkę. Tylko można się rozwalić, nie? No ale jak wejdziesz w prawe już w jeździe tym motocyklem, to nie ma stresu i każdą przeszkodę można łatwo ominąć. Zauważyłem też, że jazda motocyklem została poprawiona od bety Decru. No nie wiem, mi się jeździ przynajmniej lepiej, przyjemniej. No, także jest naprawdę spoko, jestem podjarany teraz tą grą. Z tego względu, że no wszystko lepiej wygląda, jak mówiłem też w poprzednim odcinku, samochody lepiej widać, mają one jakby taki bardziej żywy lakier, kolory są bardziej żywe. Zobaczcie, że w takich ciemnych miejscach jak tutaj, w poprzedniej wersji Decru, po prostu było tak ciemno, że nic nie było widać. Teraz jest troszeczkę mgły i zaraz pewnie zacznie padać deszcz. No ale teraz jest fajnie, jest to skontrastowane, być może jakieś efekty HDR tutaj dodali, że w ciemnych miejscach się ekran rozjaśnia, a w jaśniejszych ściemnia. I to daje fajny efekt, po prostu cały czas ta grafika wygląda jednakowo i jednocześnie bardzo ładnie. No jeśli macie Decru i odinstalowaliście ją z jakichś tam powodów, o których też niejednokrotnie mówiłem na moich odcinkach, no bo były jakieś tam problemy i tak dalej, to warto sobie ją teraz przetestować, zainstalować, zobaczyć. Naprawdę nikt mi nie płaci za tą opinię, ja po prostu uwielbiam gry sandboxowe, uwielbiam gry arcade'owe, wyścigowe i to jest spełnienie moich marzeń. Jeszcze tak ją ulepszyli. Ach, wiem, może za bardzo się jaram, myślicie, olce koszalał, ale no naprawdę Polecam, gra jest konkretna, szczególnie teraz. Nie pokazałem wam dzisiaj PvP, bo więcej tego opowiadania było o tym dodatku, no bo już sobie dłużej pograłem i więc mogę wam coś tam więcej powiedzieć. Ale na pewno na następnym odcinku sobie coś tam pojeździmy PvP, zobaczymy, jak to wszystko działa. Na obecną chwilę to tyle. Bardzo wam dziękuję, że... Albo momencik, jeszcze zrobimy sobie slalom, bo slalomy też się świetnie robi motocyklem. Myk, co tam? 2 minutki więcej mi nie zaszkodzi zrobić odcinek, nie? A zobaczcie, jak to wygląda świetnie. Jak się świetnie robi slalomy motocyklami. Troszeczkę trudniej mi tym Ducati, ale KTM-em mi się było przyjemnie, bo tam on był troszeczkę bardziej zwrotny. Co jest oczywiste, diabel waży 2 tony. Nie, on waży tak naprawdę 210 kg, tylko tutaj ktoś źle wpisał. O 1.0 się machnął w Decru. No i napisał 2010 kg, a on waży po prostu 210 kg. Także slalom robi się również bardzo fajnie. Wygrałem brązową część, nawet jakieś tam ulepszenie wygrałem. Świetnie. Ups. Okej. A, kurde, zdespawnowało mnie tutaj na początek. Także tak to wygląda. Kupiłem sobie najdroższy motocykl, jaki jest dostępny w grze. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że się wam podobało. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie. Pa, pa.